Siemano wszystkim. Hej wszystkim. Witajcie na naszym kanale. My wyskoczyliśmy do Budapesztu. Dziś jest pierwszy dzień. Wczoraj postanowiliśmy w 10 minut się spakować i lecieć, to znaczy jechać samochodem do Chorwacji. Dziś pierwszy dzień jesteśmy w Budapeszcie. Dotarliśmy wczoraj późną nocą i było tak pięknie tutaj. Budapeszt jest takie piękne miasto, co nie kinia. Powiedz coś, powiedz ty coś. Patrz, teraz będziemy wyjeżdżać tutaj na rynek, tak? No. Za chwilkę wam wszystko pokażemy. My idziemy wzdłuż tego mostu, czy nie? Chodź tam, tak, całkiem się przejść. I wrócimy do samochodu, znajdziemy jakiś kantor, zmienimy kasę i zapłacimy dłużej za parking, bo zapłaciliśmy tylko na 40 minut. I boję się, że dostanę mandat, bo tam akurat gość wypisywał już kwitki. Ale zdążymy. Później może jeszcze właśnie pójdziemy tam do tego pałacu całkiem. Mam taką nadzieję, że uda nam się zostać jeszcze tutaj na noc, tylko przejechać tak już wcześniej, bo wczoraj dotarliśmy o 12 w nocy i było już tak późno, że po prostu no, chcieliśmy spać. W dzień tu tak średnio, ale w nocy my jechaliśmy tamtym mostem, tamtym co tam jest. I nie jechaliśmy tym mostem. Tak, tak, my tamtym mostem jechaliśmy. Jak się jedzie tamtym mostem, albo nawet stąd, to nad tym budynkiem tam coś takiego latało, takie coś latało tam, kinie. Nad nim widziałaś? Tak jak... Nie, nie widziałam. Tak jak taki... Tak. Kinia podziwia widoki. Mi tu trzeba było cały dzień. Kinga będzie zaraz ciachać zdjęcie, bo jedziemy kolejką w górę do tego zamku. Taki, kupiliśmy bileciki. Wbiliśmy do najlepszej kabiny. Tak, myślę, bo przednie. Tu są takie duże okna, a tam w tych pozostałych, co tam z góry są, tak? Co tam z tyłu, tam takie maluczeńkie okienka. Tak. Tu będzie najlepszy widok. Nie, ale tam też są takie duże, tylko po prostu tak. Mam nadzieję do nas już tutaj nikt nie wbije, bo siedzimy tylko we trójkę tutaj. Takie opcje. O, to fajnie. To jest tak ładnie teraz. Co chcesz zdjęć? Lubię tam. Zrobisz? Masz. Kinga, tylko wiecznie zrobisz? Tutaj stanę. Zrób mi zdjęcie. Tu na tym moście. Tu jest most z tyłu. Zrób. No nie takie. No i jesteśmy w Budapeszcie, zapłaciliśmy za ten wyciąg kolejeczką 1200, nie wiem nawet jak te, nie wiem jak te pieniądze się nazywają, bo jesteśmy przyjaźni. Forinty. Forinty, tak? Forinty, no. Okej, okay. Zapłaciliśmy 1200 forintów za jedną osobę w jedną stronę do góry. Całe przedstawienie trwało może jakieś 20 sekund, 30 sekund jechaliśmy do góry, nie? Tak, ale fajnie to jest. No, ale fajnie jest. Dobra, teraz lecimy pozwiedzać. No ja nie wiem, chyba. Lecimy tutaj pochodzić, pozwiedzać, może jeszcze porobimy kilka zdjęć. Po to przyjechaliśmy tutaj. A tak ogólnie to lecimy nad morze, by się poopalać i by troszkę wypocząć, tak powiedzmy. Właśnie Kinga zaraz pójdzie tam na górę i jej zrobimy fotkę na Instagram. Tutaj robimy dużo w przerwach, kiedy nie nagrywam vloga, to robię zdjęcia, więc musicie to wiedzieć po prostu. Ja może za dużo tam nie będę mieć, ale Kinga ma fajne. A ja to by też zrobię. Nie no, idź tam. Mam zrobię? Tak. Biało, wszystko. Trzeba pokazywać z tej kamery, trzeba pokazać z strony.
Tak. Co tu? Jak, jaki ogród tam tak nisko. Tak średnio. To wbijam. To nagrywam. Tak wygląda tutaj w środku. Tu tam jest zamknięte, chyba jakiś remont czy coś. Nic takiego specjalnego. Ale cieszę się, że troszkę letnąłem sobie dronem. Letnąłem dronem wszystkim. Podbiliśmy do tego. Ej, ale wiesz, ona była tam na samej górze. Wow. Tam można wejść, można, nie? To za darmo. Tam wejdziemy. Za darmo nie czy nie? Wiem. Bo ja chcę za darmo. No, żeby wejść tam, to trzeba dać po tysiaku, a żeby wejść tam na górę, tam całkiem to trzeba dać 800, a ja bym tam weszła. Ale to za dużo. Dobra, skończę nagrywać. Poszukaliśmy na kasie, że jesteśmy studentami i zapłaciliśmy pół mniej. Dobrze być studentem. Tak, najlepiej. Okej, ale marynarkę, dobra, bez. Okej, my wracamy z powrotem. Mamy nadzieję, że coś troszkę nam wyszło. Udało się nagrać, zdobyć kilka ujęć, bo wrażeń na pewno. I teraz śmigamy do naszego samochodu. Jest taka bardzo, bardzo górka, i bo jechaliśmy kolejką, a strasznie, straszna górka. Dobra, my jedziemy teraz do takiej wymarzonej restauracji, co Kinga sobie wybrała, bo tam tak wszystko fajnie na różowo, jak przyjedziemy, to wam pokażemy. Tak, Kinga? Co? Jaką restaurację mnie, do jakiej restauracji mnie zabierasz? Nie wiem, jakaś różowa. Jak jest coś różowe, to dla mnie. Okej, okay. Lecimy. Znaki są takie inne. Te uliczki są takie wąskie. Musisz przejechać prosto, ale uważaj. Bo oni mają pierwszeństwo. Fajne miejsce pokażę wam. Pokażę wam to miejsce całkiem. Przynieśli nam jedzonko. Co myślisz? Kinia już spróbowała. Dobre. Bardzo dobre. Ja też spróbowałem, tutaj taki jest sosik pyszny. Kurczak też dobry. Okej, my zjedliśmy. Będziemy się powoli wybierać. Chcemy już jechać prosto na Chorwację. Przed nami 6 godzin drogi, nawet troszkę więcej. Na pewno tu wrócimy jeszcze, jak będziemy wracać, i pokażemy wam, jak to miasto wygląda nocą, bo jest naprawdę piękne. Więc subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę. My jedziemy nagrywać coś lepszego dla was. Pa! Pa! Patrz, krzesłem go napierdolę.